metoda boczny trop, tylko wam pokażę, bo dzisiaj troszeczkę zmodyfikowałem jeszcze ten zestaw. Ahoj! A, Dawidek! Pisto Wendy, żeby znowu nie zapomniał. Ja czekam. www.wędkarstwoludzie.pl. Ryby, witajcie. Mamy dzisiaj już chyba, nie sprawdziłem sobie, ale chyba 4 dzisiaj jest października, godzina 10.30. Jak zwykle zaczynam tutaj na przystani u Michałka. Jest słońce, specjalnie dzisiaj troszeczkę później wypływam, bo zawsze już 3 razy byłem i 3 razy wypływałem rano i o tej godzinie mniej więcej spływałem, bo już byłem zmęczony albo deszcz mi przerywał. Dzisiaj na odwrót, wypływam o 10, płynę w stronę Budziwoja i tak, w pierwszą stronę jak będę tam płynął, w miarę szybko się postaram dopłynąć, łowię w ten sam sposób, co ostatnio łowiłem, na ciężko. Tutaj mam tą wędkę Kantarę, ciężką przynętę, dzisiaj o takiej biało-czarnej z czerwoną główką, 25, zaczynam obciążenie i jak będę wracał i nic nie złowię, bo jeżeli coś będzie brało, coś tam, jakieś szczupaczki uderzą, no to zostaję przy tym ciężkim łowieniu. Jak nic nie złowię, no to tak samo jak ostatnio metoda boczny trop, tylko wam pokażę, bo dzisiaj troszeczkę zmodyfikowałem jeszcze ten zestaw. A to w ten sposób zrobiłem. Patrzcie. Jest żyłka główna. Na żyłce głównej zrobiłem pętlę, normalnie na żyłce, nie? Przeciąłem ją na pół. Tutaj jest dowieszony ciężarek bez żadnych krętlików. Idzie dalej ta żyłka główna i tutaj mamy dopiero krętliczek malutki i założyłem ten gotowy przypon na bocznego troka i mały paproszek. Zaczynam dzisiaj od seledyna. Taka jest taktyka, załaduje się na kajak, stoi, czeka na mnie przygotowany, jak zwykle picie z tyłu, przynęty z tyłu, dwie wędki i do boju. No mam nadzieję, że dzisiaj coś będzie. No i co? Druga godzina, 14, słońce świeci, troszeczkę cieplej się zrobiło, nic nie złowiłem na nic. Ani na bocznego troka, ani jednego puknięcia nie miałem, ani na gumę. Totalnie nic się nie dzieje. A tutaj widzę już, Robert chyba płynie katamaranem w tle. Jutro jedziemy z Dawidem, z Szymkiem i Robert z nami popłynie, więc będą 4 osoby, poczwórna szansa, żeby coś złowić. Zobaczymy. Jak jutro nic nie będzie, to będzie już lipa straszna. No dzisiaj już koniec, już ani razu nie rzucę. Tyle co mogłem, to zrobiłem. Pozamiatano. No, jest Robercik. Ahoj! A, Dawidek! Nawet te szczupaki! Nic, chłopie, ani brania nie było. Nic. No, lipa straszna. Lipa straszna, nie wiem co to jutro będzie. A już dzisiaj wieczorem? Nie, bo jest gala dzisiaj. Jaka? O KSW. O 19 jest gala, nie? Miał z czego iść, ale też nie idzie. Wieczorem? No. Ale jutro rano idziecie, nie? Idzie. No. O której, Rusio? Jak się jutro? 8? Co? 8? Nie, Jezu. Tutaj? No. Ja myślałem, że wcześniej. A to już ciemno będzie. Co? To ciemno będzie.
Ja myślałem, że będziemy, zanim będzie jeszcze rano, no, i za sandaczem tutaj popykać, a jak będzie rano, to pójdziemy. października 10, godzina 15 dochodzi, 22 stopnie na zewnątrz. Jadę na kajak, na spinning, jak widzieliście te poprzednie wyprawy. Niestety nie udało mi się złowić ryby, jeździłem rano. Pierwszy raz dla odmiany jadę po południu. Dzisiaj będzie Dawid. Dawid będzie płynął łódką, ja będę płynął kajakiem i spróbujemy we dwójkę coś działać i zobaczyć, czy się ryba ruszyła, a podobno się ruszyła w końcu na Zalewie Rzeszowskim, więc jest szansa, że coś znajdę. Jestem już na wodzie, siedzę na kajaczku, jest Dawidek. Ryby. Dawidek sobie nową furę sprawił. Teraz to musi być na grubo. To będzie na grubo. A więc jak popłyniemy na dwie wędki dzisiaj, na dwie łódki dzisiaj, to musi być jakaś ryba. Nie ma bata. Nie ma. Idź po wędy, żebyś znowu nie zapomniał. Ja czekam. Robert jest. Kapitan. Dawid, ty masz kotwicę? Mam, no to. No to nie, no tak tylko przyszedłem zapytać, wiesz, żeby cię nie dryfowało gdzieś, wiesz, do Szczecina. Ostatnio, jak już wyparkowali łódkę z Pejtkiem, z takim tym, no, pyta się, co tak ciężko idzie tam przez te krzaki, co tak ciężko idzie? No to zaparkowaliśmy tą łódkę, patrzę, abyśmy darli kotwicę. Ale ma pary, Kościół. O, biedar, daj. Co tak kurde? Dawid na obranie. Ostatnio sanda, dzisiaj sztupaczek, także sezon rozpoczęty. Jak dla mnie. Już się ciemno robi, jak widzicie. Ja już byłem zrezygnowany, myślałem, że już nic z tego nie będzie. Co to sztupak? Ty to masz nawet w sensie pojąć. To z tej strony go wybrać, tak? Z tej strony go wybrać. O! I płynie sobie. Ryby, ryby, ryby. Mistrz, kurde, jeszcze to porzucamy, nie? Co? To porzucajmy tu chwilę. Porzucamy. Rzucamy, nie? Koło tej wyspy, nie? Przed, no. Zaznacza tydzień temu, nie? No. Na fotce jest na fejsie. I dzisiaj szczupak tak samo. No i dobra, kończymy. Jak widzieliście, dzięki Bogu udało się Dawidowi złowić szczupłego. Wymuskałem go. No i co, sezon rozpoczęty, także mamy nadzieję, że będzie lepiej. Kurde, ostatnio zacząłem dobrze sezon, nie? Sandaczyk, szczupak i jutro jedziemy z powrotem, także będzie grubo. Ryby, ryby, ryby. No mam nadzieję, że ja jutro coś w końcu złowię, no, i przerwę złą passę, bo mam totalnie złą passę. I co, no i jutro i pojutrze też będziemy łowić, także... Jak nie ja, no to Dawid mi dupę skopia, bo on dopiero zaczął sezon, a ja kończę, można powiedzieć. Do następnego. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.